Jakiś czas temu, nie wiem, może to było 3 tygodnie temu, dostałem informację, że pewien człowiek w Kielcach jest chory, poważnie, umierający na trzustkę. No to był człowiek, który miał problemy z alkoholem dość poważne, no i dostałem informację właśnie o jego stanie zdrowia. Skontaktowałem się z tym człowiekiem, pomodliłem się o niego przez telefon, ale taka rzecz, która mnie od razu dotknęła, to było to, że spotkałem się z jego wiarą. Po tym, jak się od niego pomodliłem, trochę mu się polepszyło, lecz no, wiadomo, pouczyłem go, jak trzeba utrzymać uzdrowienie, że trzeba wyznawać i tak dalej. Jednak po jakimś znowu czasie tam lekarze mu źle prognozowali, było z nim coraz gorzej. I ja też z nim utrzymywałem kontakt cały czas. I pewnego dnia dowiedziałem się, że on bardzo, bardzo chce, żebym ja do niego przyjechał. Wręcz błaga o to, żebym ja do niego przyjechał i się o niego modlił. No ponieważ to była sytuacja już taka krytyczna, gdzie zagrażała mu śmierć. Wtedy też mieliśmy wyjazd do Świnoujścia, wtedy też była ewangelizacja i trzeba było podjąć decyzję. Tutaj z jednej strony człowiek umierający, z którego wiarą bardzo silną spotykam się, a tutaj z drugiej strony ewangelizacja i rzecz, która była zaplanowana i bardzo istotna. Oczywiście zostawiłem to Bogu, powiedziałem, że on zostanie przy życiu i że on przeczeka do tego czasu, kiedy ja do niego przyjadę. Byliśmy na tej ewangelizacji, później do niego pojechaliśmy, pomodliliśmy się o niego. Zostawiliśmy go i jakiś czas, może z około tygodnia temu, zadzwonił ten człowiek do mnie zadowolony, że zregenerowała mu się trzustka. Ja sobie myślę, tak pamiętałem z lekcji biologii, że trzustka się nie regeneruje. Sprawdzam w internecie, faktycznie nie regeneruje się, no ale została zregenerowana, człowiek został uzdrowiony. To jest jedno świadectwo, a drugie jest takie, że niedawno, tydzień temu, albo 2 tygodnie temu, Agatka modliła się o ludzi, którzy będą działać w służbie małżeństwa, które będą jeździć i działać w służbie nie razem, ale w pojedynkę. I te słowa, które wypowiedziała Agatka, padły na żyzny grunt. My zgodziliśmy się z tym i też już tak kiedyś zadecydowaliśmy, że będziemy z Kasią działać też w pojedynkę i zaraz po tym, za kilka dni, otrzymaliśmy samochód z nieba, kolejny do służby. Chwała Bogu.